co, Artur ciągle się nie odzywa? Nie no, dzwoniłam, ale cały czas nie odbiera. Słuchaj, ja dzisiaj idę do sądu potwierdzić zeznania. Ale jak to? Przecież musi je pani odwołać. No, Wexler powiedział, że skrzywdzi Stasię, jeżeli pani to zrobi. Nie mogę. Bo wtedy zostanie przerwany proces i Wexler wyjdzie na wolność. Ale to co, chce mieć pani to dziecko na sumieniu, tak? Wexler was tylko straszy. On nie jest idiotą. Rozumiesz? Tak, ale on jest zdesperowany, a tacy ludzie są zdolni do wszystkiego. Renika, postaw się w mojej sytuacji. Tutaj nie chodzi tylko o Artura i jego dziecko. Tutaj chodzi o całą masę niewinnych ludzi. Ale to co, narazi pani życie dziecka, bo to jest mniejsze zło? Na moim miejscu zrobiłabyś tak samo. O nie, na pewno nie. Na pewno nie narażając czyjeś życie. Ale właśnie na tym ono polega. Na podejmowaniu różnych decyzji, trudnych decyzji, które nie wszystkim się podobają. Artur stracił wszystko, bo się przestraszył. I to był jego błąd. Pani nie ma serca. Ja nie mam wyjścia. Artur musi do 14 znaleźć dziecko. Ale jak do 14? Przecież to jest tylko kilka godzin. Musi nam pani dać trochę więcej czasu. A jak to sobie wyobrażasz? Że poproszę sąd, żeby przełożył proces? Co, jeżeli on jej nie znajdzie? Musi to zrobić. Musi. Ty myślisz, że to tu? Taki mi adres podali w ambasadzie. Zosia mieszkała tutaj jeszcze miesiąc temu. Mam nadzieję, że się nie przeprowadziła. Pójdziesz sprawdzić. A co ty nie chcesz? Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale wolałbym, żebyś ty to zrobiła. Jasne. Tak. Przed chwilą była tu Aneta. O 14 idzie do sądu, nie odwoła zeznań. To trzeba ją było zatrzymać do cholery jakoś. No próbowałam, ale nie chciała słuchać. Niech ją szlak jasny trafi, 3 godziny do rozprawy. Ja nawet nie wiem, czy Zośka tutaj mieszka. Słuchaj, musisz znaleźć Stasię, inaczej wszystko może się wydarzyć. Wiem o tym! Słuchaj, nie widziałaś mojego portfela? Pół mieszkania przewaliłem, nie mogę go znaleźć. Usiądź na spokojnie i się zastanów, gdzie widziałeś go po raz ostatni. Słuchaj, nie mam czasu, żeby siadać. Śpieszę się do szpitala, no. No ale to nie jest powód, żeby na mnie krzyczeć. Słuchaj, zamiast bezczynnie siedzieć, może mogłabyś mi pomóc, co? Ale skąd ja mam wiedzieć, gdzie schowałeś swój portfel? Noszę go w spodniach.